Oszust ukradł mi 25 tysięcy dolarów, a w zamian za to stracił pół miliona. Wyszłam za mąż za bardzo pragmatycznego i obsesyjnego człowieka. Szczytem jego romantyzmu było zostawienie mnie samej w szpitalu na 24 godziny zaraz po tym, jak urodziłam naszego synka. Wolał się zająć praktycznymi rzeczami, takimi jak płacenie rachunków i koszenie trawnika. Patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że był to jego sposób okazywania miłości, ale to zupełnie inna historia. W trakcie naszego małżeństwa bardzo brakowało mi fizyczności, bo jedynymi momentami, gdy mnie dotykał, były nasze nijakie zbliżenia. Nigdy mnie nie całował ani nie przytulał, jak gdyby się mną brzydził, chociaż wiem, że to nieprawda. Nie jest to jednak opowieść o nim, a wszystko, co teraz powiedziałam, Służy jedynie jako krótkie wprowadzenie. Ostatecznie zdecydowałam się na rozwód, ponieważ pomijając wszystko, o czym wspomniałam, czułam się przy Nim samotna i niekochana. Dzielę się tymi szczegółami, bo chcę, żebyście zrozumieli, w jakim byłam stanie, gdy związałam się z Peterem. Mężczyzna był totalnym przeciwieństwem mojego byłego męża. Postępował w zgodzie ze swoimi emocjami i kochał bardzo intensywnie, co będzie istotne później. Sposób, w jaki wyrażał miłość, odpowiadał moim wyimaginowanym potrzebom. Wydawał się być zakochany po uszy i dotykał mnie tak czule, że już na pierwszej randce zwrócił uwagę kelnerki, która zastanawiała się, jak długo jesteśmy razem. Przebywanie w jego otoczeniu sprawiało, że czułam się niesamowicie. Jego rozrzutny tryb życia w połączeniu z ogromnym domem skłoniły mnie do przypuszczenia, że był dość zamożny. Z jego opowieści wynikało, że był właścicielem zarówno myjni samochodowej, jak i firmy zajmującej się marketingiem telefonicznym. Po około roku randkowania Peter zaproponował, abym wprowadziła się do niego wraz z moim synem. Chociaż miałam pewne zastrzeżenia, przygotował on u siebie dodatkowy pokój, aby pokazać swoje zaangażowanie. Sprawiło to, że zaczęłam spędzać u niego coraz więcej czasu, ale nadal utrzymywałam własne mieszkanie. W pewnym momencie zaczęłam zauważać u niego dziwne zachowania. Zdarzało się, że nie spał całą noc, a potem musiał odsypiać w dzień. Co więcej, udało mi się podsłuchać kilka rozmów telefonicznych, podczas których zachowywał się agresywnie i domagał się pieniędzy od ludzi, których nie znałam. Byłam zawiedziona i zaniepokojona, ponieważ takie zachowanie kłóciło się z obrazem poważnego biznesmena, którym mnie omamił. Jakiś czas później poinformował mnie, że jego najważniejsi klienci spóźniają się z opłatami, co stawia go w bardzo niekomfortowej sytuacji. Niestety, w swojej naiwności, zaoferowałam pomoc. Zaczęło się od tego, że pomagałam mu z podstawowymi obowiązkami domowymi, ponieważ spędzaliśmy u niego mnóstwo czasu, a skończyło na tym, że pożyczyłam mu 25 tysięcy dolarów. Nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób do tego doszło. Peter zapewniał mnie, że to tylko krótkoterminowa pożyczka, a po trzech tygodniach wszystko odzyskam. Pieniądze, które mu pożyczyłam, pochodziły z moich oszczędności emerytalnych i funduszu odłożonego na przyszłe studia mojego syna. Nie dość, że uzbieranie takiej sumy zajęło mi dekadę, to jeszcze musiałam zapłacić grzywne, aby uzyskać do niej dostęp. W trakcie tych trzech tygodni postanowiłam wyjść z przyjaciółkami na drinka i ku mojemu przerażeniu Przyłapałam Petera na randce z inną kobietą. Odebrało mi mowę, kiedy zobaczyłam jak osoba, którą kochałam, namiętnie całuje kogoś innego. Nawet nie zareagowałam, tylko poszłam prosto do jego domu, spakowałam swoje rzeczy i odeszłam. Byłam naiwna, mając nadzieję, że mimo wszystko facet zachowa się jak dorosła osoba i zwróci mi moje pieniądze w umówionym terminie. Nasz wspólny znajomy wyznał mi później, że Peter poczuł ulgę, gdy go zostawiłam. Poza tym dowiedziałam się, że był on uzależniony od pewnych substancji odurzających, co tłumaczyło jego intensywne emocje i zachowania oraz rozregulowany zegar biologiczny. Nie było to jednak wszystko. Jak się okazało, Peter specjalizował się w oszukiwaniu starszych osób przez telefon, co obnażało prawdziwy charakter jego samozwańczej firmy do spraw marketingu telefonicznego. Na początku nie byłam pewna, czy w to wierzę, ale potem połączyłam kropki i wszystko zaczęło nabierać sensu. Zdałam sobie sprawę, że to prawda. Próbowałam odzyskać pieniądze na wiele różnych sposobów, żaden nie zadziałał. Byłam u kresu wytrzymałości, a ponieważ działo się to w latach po rozwodzie i zaraz po krachu gospodarczym, nie miałam grosza przy duszy. Skoro konwencjonalne metody nie przynosiły skutku, postanowiłam działać inaczej. Po pierwsze, Peter upoważnił mnie do płacenia rachunków przez internet, ale nie dał mi dostępu do swoich kont bankowych. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że udało mi się zdobyć jego adresy mailowe, do których używał tego samego hasła. Korzystając z okazji, skrupulatnie udokumentowałam każdą informację finansową i zebrałam dowody potwierdzające jego oszustwa. Co więcej, udało mi się zidentyfikować osoby, z którymi współpracował, i zdobyć nazwisko mężczyzny z Western Union, który pomagał mu w przeprowadzaniu nielegalnych transakcji. Na podstawie zebranych dowodów wywnioskowałam, że Peter był częścią zorganizowanej grupy przestępczej, która działała na terenie dwóch krajów. W pierwszej kolejności zdecydowałam się odwiedzić profile internetowe jego oraz jego wspólników i wydrukować ich zdjęcia. Wykorzystałam je do stworzenia ulotek demaskujących ich działania, które następnie rozwiesiłam w całym sąsiedztwie. Dodatkowo zgłosiłam całą sytuację na infolinie do spraw zapobiegania przestępczości finansowej w obu krajach, podając masę konkretów oraz nazwisk. Niezależnie od tego, czy zwróciłby mi pieniądze, czy nie, podjęłabym takie same działania. Było to zgodne z wartościami, w które wierzyłam, i nie wyobrażam sobie postąpić inaczej. Przyznam, że pożyczenie mu pieniędzy było idiotyczne, ale przynajmniej zachowałam środki ostrożności i zrobiłam to we właściwy sposób. Zdecydowałam się na czek zamiast gotówki, żeby mieć namacalny dowód na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Lata oglądania sędzi Judy się opłaciły, ponieważ zaznaczenie na czeku, że była to pożyczka, okazało się przebłyskiem geniuszu z mojej strony. Ponieważ Peter nie spłacił swojego długu, podjęłam kroki prawne. Zaczęłam od sporządzenia faktury, którą wysłałam do siebie z jego zhakowanego maila, zbierając dowody na poparcie mojego roszczenia. Kiedy musiałam zapłacić podatki, potraktowałam 25 tysięcy jako wydatek i włączyłam je do moich zeznań podatkowych, wykorzystując fakturę jako dowód. Biorąc pod uwagę moje liczne umowy z freelancerami, udało mi się zakwalifikować go jako jednego z nich, co zaskakujące, przeszło to bez żadnych problemów. Nie pamiętam dokładnie, jak zdobyłam jego numer ubezpieczenia. Ale, mając te informacje, zgłosiłam go do skarbówki za ukrywanie dochodów. Później dowiedziałam się, że Urząd Skarbowy wszczął postępowanie w sprawie jego uchylania się od płacenia podatków i zatajania prawdziwych dochodów. W rezultacie, Peter musiał zapłacić oszałamiające 38% podatku od 25 tysięcy dolarów, a także 20% grzywny za nieprawidłowe zadeklarowanie własnych dochodów. Cieszyłam się, że moje działania przyniosły jakiś skutek. Co prawda, 9500 dolarów podatku i 5000 grzywny to zaledwie 50% z tego, co był mi winien, ale przynajmniej nie uszło mu to na sucho. Nie jest to jednak koniec mojej opowieści, ponieważ trzy lata później udało mi się zaprowadzić sprawę do sądu. Czek, na którym zaznaczyłam, że to pożyczka, zapewnił mi druzgocące zwycięstwo. Facet nie zjawił się nawet na rozprawie, więc musiał zwrócić mi pełną sumę oraz pokryć wszystkie opłaty sądowe. Włącznie z pieniędzmi, które był winien skarbówce, wychodziło prawie 40 tysięcy dolarów. Po dziś dzień nie zobaczyłam ani centa, ale uwierzcie mi, że było warto. Przez chwilę myślałam, że telefoniczne zgłoszenie przestępstwa finansowego nie przyniosło żadnego efektu, ale zostałam mile zaskoczona. Nie wiedziałam, że Skarbówka połączyła swoje siły z Wydziałem do Spraw Oszustw Telekomunikacyjnych, aby dokładnie zbadać jego działalność. Chociaż nie udało im się go przyłapać na gorącym uczynku, odkryli pewne nieprawidłowości pomiędzy stylem życia, jaki prowadził, a deklarowanymi dochodami. W rezultacie został oskarżony za uchylanie się od podatków i nakazano mu spłatę zaległości w określonym terminie. Nie jestem pewna, ile czasu dostał, ale słyszałam, że mogły to być trzy miesiące. Ich dochodzenie okazało się skrupulatne i bezwzględne. W konsekwencji konta bankowe Petera zostały zamrożone, a jego dom został przejęty przez bank. Jego dług wobec skarbówki pozostaje niespłacony, ale nie jesteśmy w Stanach, więc wymigał się od więzienia. Może nie jest to idealne zakończenie, ale 25 tysięcy dolców, których nie chciał spłacić, finalnie kosztowało go pół miliona. A ponieważ nie można ogłosić bankructwa za dług wobec państwa, z radością informuję, że nasz 40-letni bohater znów mieszka z rodzicami i żyje na zasiłku. Mogę się założyć, że będzie to spłacał do końca życia. Niedawno dowiedziałam się, że zdobył pracę jako dozorca w apartamentowcu rodziców. Zamierzam złożyć wniosek do sądu, aby pieniądze, które jest mi winien, były odciągane bezpośrednio z jego wynagrodzenia. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że facet nie zdaje sobie sprawy, kto za tym wszystkim stoi. Ostatnio wysłał mi nawet SMS-a, w którym twierdził, że byłam jego aniołem i bardzo za mną tęskni oraz żałuje tego co zrobił. Cóż, ja nie mogę powiedzieć tego samego. Pozwałem moją szefową, ponieważ zabroniła mi udziału w koncercie. Podczas roku przerwy pomiędzy studiami zdecydowałem się na pracę w pewnej firmie prowadzonej przez Dawida, Grażynę i ich syna. Pracownicy byli przez nich traktowani jak dalsza rodzina, i przez dwa miesiące wszystko szło wyśmienicie. Sytuacja uległa zmianie, gdy poprosiłem o dzień wolny, ponieważ chciałem pójść na ostatni koncert Slayera w moim kraju. Do wydarzenia wciąż pozostawał miesiąc czasu, więc wysłałem e-mail z prośbą o jeden dzień wolnego. Nie ukrywając prawdziwego powodu mojej wiadomości, to właśnie w tym momencie wszystko zaczęło się psuć. Odpowiedź, którą dostałem od Grażyny, była dziwna. Kobieta stwierdziła po prostu, że prośba o dzień wolny tak nie działa, a ja byłem szczerze zdumiony, czytając to. Nie do końca byłem pewny, co zrobić, i pomyślałem, że być może powinienem zapytać w bardziej formalny sposób. Napisałem więc drugiego maila, tym razem oficjalnego a odpowiedź, którą dostałem, była jeszcze bardziej kuriozalna. Tym razem napisała, że powinienem poważnie przemyśleć swoje działania, co miało dla mnie jeszcze mniej sensu. Mimo to byłem pełen nadziei, bo nie dostałem konkretnej odmowy. Następnego dnia, jak zwykle, przyjechałem do firmy, przypiąłem rower i wszedłem do środka, gotowy do pracy. Natychmiast zacząłem szukać Dawida, aby dowiedzieć się, co z moim wolnym. Kiedy go w końcu znalazłem, mężczyzna nawet nie dał mi dojść do słowa i od razu zapytał: Czy nadal chce jechać na ten koncert? Byłem zaskoczony jego pytaniem, dlatego szybko wybełkotałem, że oczywiście. W odpowiedzi, Dawid kazał mi zdjąć kamizelkę i wracać do domu. Byłem oszołomiony i kiedy jego słowa w końcu zaczęły do mnie docierać, spojrzałem na kolegów, którzy właśnie przygotowywali się do otwarcia. Zalała mnie wściekłość, ale nigdy nie byłem osobą lubiącą konfrontację, więc po prostu zdjąłem kamizelkę i oddałem ją Dawidowi. Bez słowa opuściłem budynek firmy i pojechałem do domu. Kiedy dojechałem na miejsce, opowiedziałem o wszystkim mojej mamie, która nie zamierzała tego tak zostawić. Zaczęliśmy wymieniać e-maile, chcąc dowiedzieć się czegoś więcej, ale odpowiedzi, które otrzymaliśmy, były pozbawione ładu i składu. Po kilkunastu minutach bezowocnej konwersacji postanowiłem przeanalizować przepisy dotyczące natychmiastowego zwolnienia. Dowiedziałem się, że w moim kraju jest to możliwe tylko wtedy, gdy pracownik zostanie przyłapany na kradzieży lub oszustwie oraz gdy odmawia albo nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. Nic podobnego nie miało miejsca w moim przypadku. Dzień lub dwa później spotkałem się z moim adwokatem i podjąłem kroki w celu pozwania firmy, która mnie bezpodstawnie zwolniła. Ze wszystkimi szczegółami opowiedziałem adwokatowi co się stało, a on był przekonany, że zwycięstwo mamy w kieszeni. Po wymianie jeszcze paru e-maili pomiędzy nami sprawa trafiła do sądu. Na miejsce przybyłem ubrany w garnitur w towarzystwie mojego adwokata. Grażyna natomiast była tak pewna swoich racji, że przyjechała sama. Rozpoczął się proces, podczas którego byłem tak profesjonalny i obiektywny, jak tylko mogłem. Grażyna starała się pójść w moje ślady, ale w połowie procesu puściły jej nerwy. Gdy zdała sobie sprawę, że mamy przeciwko niej masę dowodów, zaczęła wyzywać mnie od rozpieszczonych bachorów. Już wtedy wiedziałem, że sędzia orzeknie na moją korzyść. Jak zwykle, musiałem czekać miesiąc, zanim otrzymałem pocztą oficjalny werdykt, ale wygrałem. Może minąć około pół roku, zanim odzyskam wynagrodzenie z całych sześciu miesięcy ale było warto w stu procentach. Koniec końców poszedłem na koncert i muszę przyznać, że było to najbardziej odlotowe i dochodowe wydarzenie, na jakim w życiu byłem.